Siemano, tu Krzychu z kanału Grybla.pl. Tradycyjnie pozdrawiam moich subskrybentów. Pozdrawiam również nowych subskrybentów, bo parę osób przybyło. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię do zasubskrybowania. Szczególnie jeśli Cię interesują gry arcade i stare konsole i tak dalej. Ok, jedziemy. Dzisiaj gramy znowu na sedze 16-bitowej Mega Drive Genesis. Gramy znowu w ekskluzywa na tą konsolę. Mianowicie Zero Tolerance, jak widzicie. Gra z 1994 roku. Co ciekawe, FPS, jeden z niewielu. Jeszcze jest Bloodshot i port Duke Nukem 3D, wydany tylko w Brazylii. Fabuła. Fabuła jest taka, że w przyszłości ludzkość poczyniła wielkie postępy w podróżach międzygwiezdnych. Skolonizowała również Układ Słoneczny, a nawet jakieś bazy poza Układem Słonecznym. Pieczę nad tym wszystkim trzyma międzygwiezdny konglomerat wojskowy o nazwie Planet Defense Corps. Pewnego razu statek flagowy Planet Defense Corps Europa 1 zostaje zaatakowany przez nieznanego agresora. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo czy to obcy, wszystko się wyjaśnia w trakcie gry. I po prostu przychodzi ostatni właśnie, to co widzicie na ekranie, ostatni przekaz z Europy 1. Ujawnia to nagranie rozległe uszkodzenia okrętu, prawie całkowitą stratę załogi, czyli zginęli załoganci tego statku i rdzeń reaktora jądrowego w tym statku za parę dni legnie uszkodzeniu. No i wysyłają właśnie 5 komandosów, żeby to wszystko obadali, tak? I my sterujemy tymi 5 komandosami, ale co jest niespotykane, gramy wszystkimi 5, ale na ekranie możemy sterować tylko jednym. Czyli jeden ginie, 4 nam zostaje. Każdy komandos z jednym życiem. Dobra, przechodzimy do akcji. Zobaczymy sobie opcje. Tutaj nic ciekawego nie ma. Ten ekran tytułowy mi się kojarzy z The Thing. Takie coś podobne musi być w tym. Ok, lecimy. Dobra, to już było. I mamy 5 tych naszych hero. Dobra, weźmiemy kogokolwiek na początek. No i mamy już tutaj początek. Już się obracam. Jeden guzik A. Nie, B to jest strzał. A to jest podskok. I C to jest zmiana. Tu mamy piąchy. Dobra, idziemy. Shotgun. Na dole mamy mapę, te żółte kwadraciki, tą kropeczką jestem ja. Jak się obracam, to te małe kropeczki pokazują, gdzie ja patrzę w tym momencie, tak? A te dwie kreseczki to są przejścia. O. Zobaczcie, fajnie to wszystko chodzi. Jest to w 3D. Nie jest to na żadną przystawkę 32. Normalny kartridż na sedze, na Sega Genesis Mega Drive. Idziemy dalej. O, czerwoni to są przeciwnicy. My patrzamy. Z prawej strony mamy energię. Te 86 to jest energia. Musimy uważać, tu będę łazić. Ciężko trafić, sterowanie jest dosyć ciężkie. Widać jakąś planetę Mars, czy chuj wie co. Idziemy. Tam jest apteczka chyba. Jak na 94 rok, no to taką gierkę wtedy mieć w domu, no to, ale zobaczcie, o ile to lepiej chodzi od tych amigowych, tam jakichś gier Cytadela, czy coś takiego, nie? Nawet w późniejszym etapie sobie przypominam, że zagrałem sobie parę dni temu, zobaczyć, tak chwilę, to wiem, że bo tu się wychodzi, wyjeżdża się windą, czy wychodzi po schodach, tak jakby na dalszy etap, to lampy nadwisiały, był sufit, nie? Nie to, że tylko podłoga i ściany. Także fajnie dopracowana gra, jak na tamte możliwości, nie? Konsoli. Mam handguna jeszcze. Leżeć. Po
pękane ściany, tam krew nawet chyba jakaś była na ścianie, nie? O. Energię musimy szanować. Mamy energię. Nawet fajnie gadasz. Shotgun selected. I tak, czy collected? Idziemy, idziemy. Tutaj byłem? Nie, nie byłem tu. Co ciekawe jeszcze, można przejść normalnie, przejść jak się zna poziom, można przejść do końca poziomu, wejść do windy i tak dalej, przejechać wyżej, ale później musimy, potrzebne będą kody, które się zbiera w trakcie, więc dalej nie przejdziemy, ale znaczy możemy dojść pod koniec etapu, ale nie przejdziemy dalej tak jakby, więc musimy, chcąc nie chcąc, musimy eksplorować poziom. Zaraz tu byłem, idziemy dalej. Tutaj w prawo. Mam apteczkę. Wypad. Tu mam apteczkę, fajnie. Fajnie rozwiązana ta mapka jest nawet. Mniej więcej się można zorientować, skąd nas atakują i tak dalej. Byłaś. Faga się. O, musimy handgana wziąć. Tu będą nas atakować. Pomału. Tylko tyle ich tu będzie? Coś mi się nie widzi. Ale nie pomaga ta mapa, można ich z daleka napierdzielać. Ciężko coś wycelić. No zdechnij, żeż, fajfuj się. No. Shotguny przydadzą się. Patrzcie, pęka mur od kul. Patrzcie, jakie kurwa. Tu pęka, tu czemu nie pęka? No nic, dobra. Ty gnoju. Krew na ścianach. Ręka, noga, mózg na ścianie. Coś strzela do mnie. Skąd? Tu jest. No, obracanie można by było zrobić pod którymś guzikiem. Takie szybkie. Mam medical. Tutaj będzie szedł. Leżeć. Gnoju. Energia ucieka w trybie. Fast. Idziemy tutaj. Tu. Tu. Shotguna sobie weźmie. Mam więcej amunicji do shotguna niż do tego zwykłego pierścitka. Idziemy na drugi poziom. Jakieś monitory. Tu się już pojawia sufit, widzicie. Jest nie tylko ściany i podłoga, lecz pojawił się już sufit. O, tu są lampy już. Tak jak mówiłem. Ale mi zajebał, ty kurwa gnoju. Wypad. Śmieciu.
Chodźcie, chodźcie. No, parzać jak... Tak, z maszynowy. Może broni, amunicji mi w końcu braknie. Handgun sama dostaje. 71 energii. 9 amunicji, dobra, co to jest? Tutaj. Co to jest to takie? Na mapie oznaczenie dziwne. A, jakaś wnęka tylko. Dobra. Tutaj zerknijmy. O, mam energię, fajnie. Tamtą sobie zostawię. No tu byłem. Zobaczcie. A nie, myślałem, że trupy, a to giwerki. Trupy, fajnie, że trupy zostają, znaczy te ścierwa po nich, truchła. Bo wiadomo wtedy, gdzie się było, nie? Pomaga w nawigacji. O, dostałem takie truchła. Fajnie, że im się udało to na tym kartridżu wszystko zmieścić. Sega jednak miała jakąś tam... Chyba miody. Ja wpadłem za zaszczytę. Kurwa, na parze ktoś do mnie. Musiałem go z kolcika zajebać. O, idą następni. Ej, ile żyć tu jest? Gnoje. O, tu jest... Chyba okno w tym rakiecie, czy coś. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Leż tu, gnoju. Myślę, że filmik pogramy gdzieś z pół godzinki, dłużej nie, bo by się przesłał wieczność na moim gównianym internecie. Obczajmy. Pół godzinki gameplayu i będzie, myślę, fajnie. Może się uda gdzieś dojść dalej. Tu już byłem, truchła leżą. Czekajcie, tu jakoś startem chyba mapę. O, jest. Startem można sobie fajnie mapę wyświetlić. Więc to jest tak. Tu idziemy, tu pójdziemy. No możemy iść w lewo. Zobaczymy, czy tam byłem. Byłem. Więc idziemy prosto. Pozbieramy trochę. O! Kurwa, niedobitek. Spóźniony zapłon ma. O, energia, fajnie. O, następni. Wypad. No to fajnie, pomaga ta mapa dużo. Więc przejdziemy sobie tam. Nie tutaj, tylko tutaj. Przejdziemy korytarzem. Weźmiemy sobie energię, tą, którą zostawiłem wcześniej. Idziemy. Szurka na 12 sztuk, tylko amunicji to nie, na razie. Tutaj nic nie ma. Nic. Dobra. Tu też byłem, bo truchło leży. Tylko mogłem ich tu nie zapierdzielić wszystkich. Ale chyba zapierdzieliłem wszystkich. Czy pozbierałem wszystko? Nie wiadomo. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy teraz w dół. Tam. Tu też byłem. W dół. O. Chodźcie, chodźcie.
pana infotechnika zostać tu i czekać na gnojów. No, następny. Z rurą lata czy z czym? Dawaj shotguna. Trzeba obserwować mapę. No, lecą. Same handguny. O! Ty gnoju. Biegną za mną. Leżeć. Śmierdziele. Się okazuje, że to ludzie tu biegają, jacyś kurwa. O, 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 niedobrze. Zjechajże. Fiutku. Następny leży. Dobrze, załatwiłem gnojów. Shotgun, shotgun. Dobrze, zobaczmy sobie na mapkę. No co, chyba tu w prawo na prosto pójdziemy tu, o. Fajnie ta mapka jest zrobiona, taka czytelna w miarę. O. Energia pierwsza. Medical. Dobra, tu nic więcej nie ma. Zerknę na mapę. I co, trzeba przejść chyba tutaj. Medical. Są tylko bronie. I tutaj chyba w prawo będzie chyba ta winda. Tylko czy ja nią przyszłem? Nie, nie przyszłem nią, tylko tu będzie ta winda. To jeszcze zerknę sobie tutaj, może jakieś gifty będą. O, giwerki. Mam więcej niż zwyklaka. Idziemy dalej. Chyba tutaj. Chyba tak. Na pierwszy level przyjechałem z powrotem. Więc nie tu. A zobaczymy. A nie, nie byłem tu. Jedna mniej. Czyli z trzeciego na drugi. Zobaczmy. No, tu nie byłem. Zmieniły się te ściany. Wypad. Śmierdzielu. Gdzie następny? Gdzie następny? Może w lewo. W lewo, w lewo i w drzewo. Dobrze, ślepa uliczka. Zobaczcie, jak te tekstury wyglądają. Tekstury to nawet chyba nie jest tekstura z bliska. No ale fajnie zrobiona gierka. W miarę płynnie to wszystko chodzi. Idziemy prosto. Lezą. Jeb, jeb. Krew na ścianie jest. To jest ważne. Idziemy dalej. W latach 90. nie miałem, nie spotkałem się z tą grą nigdzie. To musi być rzadki tytuł.
Miałem dużo gier na Genesisa w tamtych latach, bo miałem Genesis w Stanach, miałem Mega Drive'a oczywiście, no ale dużo gier miałem, na giełdę jeździłem, ale tą grą się nigdzie nie spotkałem. W którą stronę pójdziemy? Może w prawo, przejdziemy naokoło. Shotgun Collectors, ok. A może tędy. O, mamy sobie tutaj energy. Teraz gdzie? Chyba trzeba będzie tu przejść naokoło jeszcze w tą ślepą. Zebrać coś, może tam jakiś klucz jest albo coś, nie wiem. Czy ja tu byłem już? Bo już mi się pomyliło. Czy nie byłem? Na razie trupy leżą gęsto. Możliwe, że byłem. Jak się idzie, to nawet na boki takie kiwanie bronią jest zrobione. Wybierze się tak. Gibie gość w trakcie łażenia. Fajnie zrobione. Dobra, jednak tu byłem. Idziemy dalej. Poprawię sobie siedzenie. Oj, sorry. O, teraz będzie lepiej. Spojrzę na mapkę. Czyli co, musimy wejść tu... Którędy żeśmy przyszli w ogóle? Którędy żeśmy przyszli? Tędy? Chyba tędy, podwójnymi drzwiami, co? Tak, tędy. Trzeba iść tam. Okej. No to idziemy. Ciekawe co dalej. Jakiś boss będzie tutaj, czy coś. Mamy drzwi. Zerknę na łapkę. W prawo będzie do drzwi, a w lewo ślepy załóg. Nic tu nie ma. Bierzemy może jakieś naboje do zwyklaka. Tu jest chyba wejście w prawo, w lewo przejście tam, a w prawo tu jest ślepa, więc może być jakieś bronie czy coś takiego. A weszło nie w tą, kurwa, nie w to co trzeba. Tutaj o. Nie macie szans, tutaj z mistrzem gnoje. Tu nic nie ma. Idziemy dalej. Dobrze mi idzie, nie zginąłem jeszcze. Więc co, pójdziemy chyba w tą stronę? Nie w tą, drugą. Pójdziemy do następnego przejścia. Czy ja to dobrze idę, nie wiem, ale chyba tak. Teraz zobaczymy, czy ja tu byłem. Nie, nie byłem tutaj. Tu już etap się zmienił. Co to jest? Kurwa. O, miotacz płomieni. Jak fajnie. O, jak fajnie. Ja lubię takie coś. Zdychać, kurwa, dziady. Zobaczmy, co tutaj jest. Lezą, lezą. O, kurwa, jakieś potwory. Jakieś, kurwa, pająki. Jednak obcy tu są. Jednak obcy istnieją. O kurde, o kurde. Jaraj się. Zmieniamy giwer. Miotacz się skończył.
Zamki jakieś, kurwa. Co to? Bulletproof. Co to jest? 100%. Aha, to jest kamizelka kuloodporna. Ale jak to użyć? No dobra. Może to już jest aktywne. Dobra, mam medical. O, wychodzimy stąd. Idziemy do następnego pomieszczenia. Zerknę teraz tu. Tak, kamizelka działa, on 90% mnie trafili. No. Śmierdziele. Na razie idzie dobrze. Gdzie ten fagas? Trafiony. Wypad, gnoje. Dostał. Dostał. Wychodzimy. Kurde, filmik już mamy. 26 minut. Czemu ten czas tak leci? Dobra, spróbujemy tak przejść na następny poziom. Bez. Zobaczymy przynajmniej, co tam jest. Prosto cały czas. Bez zbędnego, jak to się mówi, pierdolenia. Na Jana. Przynajmniej zobaczymy, co jest dalej. O kurwa. Uhuhu, zjechaliśmy dwa poziomy. Coś słyszę. Pająki jeszcze. Dawaj shotguna. Wypierdzielać. Ciekawe, jakie jeszcze bronie tutaj są. Jeśli bym zginął, nie? No to się pojawia następna legitymacja tego komandosa, tam w prawym rogu dolnym. I po prostu każdy komandos to jest jedno życie. 5 żyć i musimy tymi 5 życiami opanować grę. Podobno jest 40 poziomów. W sumie się nie dzieje to wszystko na tej bazie kosmicznej, tylko się tam coś zmienia później. Z tego, co wyczytałem, ale nie będę przechodził całej gry, bo mój internet by to przesyłał, kurwa, do końca świata. Jeden dzień dłużej. A! Ale już wylazło. Dostał. Gdzie my jesteśmy? Ohoho, zobacz, coraz te etapy bardziej skomplikowane. Położymy tak, zobaczymy. Tu w lewo. Chyba następny poziom. A, na drugi poziom pojechałem? Nie, tędy przyszłem. Tędy przyszłem. Tak. Tak? No pewnie. Zjeżdżamy z powrotem. Jeszcze na chwilę. Czajmy. Może się uda przejść jeszcze te... do przejścia na tym etapie właśnie. Gdzie jest to wyjście? Po drugiej stronie niby. Na prosto praktycznie. No to lecimy. No to lecimy. Zaraz tędy. Tu przejdę tutaj. Tam nie przejdę, tamtędy. W
prawo po prostu tutaj. Tu. O. Co to jest? Bioskaner. Hu, hu, hu. Miotacz. Jedziemy dalej. Ile było tam tych na mapie, zobaczcie. Przeciwników. No, zjechałem na level 4. Dobra, obczajmy jeszcze tutaj i będę kończył gameplay. O, laserowy jeszcze, zobaczcie ile broni. Pulse laser jeszcze sprawdzimy. Giera się rozkręca, jednym słowem. Jak ten laserowiec rozwala tych knypków. O kurwa. Sporo broni i tak dalej. Oj, nie, 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 nie dam się tak łatwo. Zdychajcie. Zwalnia animacja, jak się miotaczem pojedzie ich. No ale się nie ma co zdziwić. I tak myślę, że jest giera. No, chyba możliwości, jeśli nie, nie całe, to bardziej zbliżyła do możliwości Mega Drive'a maksymalnych. Ok, moi drodzy, mam już pół godziny gameplayu ponad. Słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o tej grze. Komentujcie, jak wam się to podobało. Czy widzieliście tę grę kiedykolwiek? I co, do następnego. Trzymajcie się, cześć.